Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy szukać kolejnego wraku, jak już pewnie wiecie z tytułu tego filmu. I tym razem naszym wrakiem będzie... Pół przed nami. Pół przed nami, świetnie. Więc tu mamy pick-upa jakieś do znalezienia. Chevrolet Stepside Pickup. C10, 65 rok. Nie wiem, ale ja bym chciał zrobić ten samochód na drift. Coś tak czuję, że można mi fajnie podriftować. Znaczy, będzie śmiesznie to wyglądało. Okej, okay, i mamy wskazówki. Zauważyłem, że im dalej jesteśmy, im dalej mamy... Kurde, co wrak, to jest trudniej. No, coraz mniej mamy na tej wskazówce i nie mamy wszystkich dróg pokazanych. Jeszcze tylko zerknę, jaki to jest obszar tej mapy. Pyk. Więc to pustkowia, no praktycznie same pustkowia, ale tutaj mamy raczej część kanionów na dwóch pierwszych. Później mamy takie tereny leśne, suche i potem mamy znowu pustynię. Praktycznie, więc... No dobra, zacznijmy sobie od tego miejsca. To wygląda dość prosto. Ach. I to wygląda, jakbyśmy mieli tutaj jakąś drogę główną, ale niech was nie zwiedzie. Nie zawsze to jest jakaś droga główna, czasami to nie jest droga główna. I chyba już znalazłem. Zobaczcie, widzicie? Tutaj jest to wąska droga, tutaj mamy jakieś takie... Nie wiem, jakiegoś takiego robaka z tych ulic. A my idziemy tu. W okolicy nie mamy żadnej... Nie, jest tutaj stacja. Przeniesiemy się tam. Ford Raptor... No będę próbował nim te wszystkie części odnaleźć. Nie jest niestety zbyt szybki. Może to jest mój tuning, że on nie jest taki szybki. Może powinienem go jakoś inaczej przerobić. Zobaczymy. No ja sobie tam podskoki go próbowałem robić, ale tak. Ani na te skoki, ani na nic innego w sumie. No jakoś tam jeździ, ale no... Powyżej 200 na godzinę, mimo że to jest wersja off-roadowa i tam nie powinien aż tak dużo grzać. Ale ciężko się nim wygrywa, czyli powyżej 200 km na godzinę to jest spadaka. Zresztą rozpędzić się do 200 też jest ciężko jemu. Dobra, jedziemy. Musimy odnaleźć część pierwszą z czterech. Jedną musiałem już sobie znaleźć, ale to pewnie zupełnie przypadkowo, jak tam gdzieś przejeżdżałem i to przy drodze było. Więc podjechałem i po prostu ją odkryłem, ale to było łatwe. No ale później te części już takie łatwe do znalezienia nie są. Już tu widzimy, że po lewej stronie coś mamy. Cyk, już widać tą część, teraz trzeba się tam dostać. Pewnie musimy znaleźć jakiś skok i już chyba widzę, bo jest tu droga, gdzie musimy po niej pojechać. I tam skoczyć. A co, 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 co? Dawaj, dawaj, ja zapomniałem, że to nie jest porobione na skoki. Znaczy nie zapomniałem, ale tutaj nawet wcale nie trzeba daleko jechać, znaczy daleko, szybko jechać tym samochodem, żeby zrobić taki mega skok jak przed chwilą, naprawdę. Swoją drogą zastanawiam się, co ja dostanę za zebranie wszystkich żetonów. Chyba jakąś kasę. A jeszcze raz, bardzo powoli, bez żadnego nitra, bez żadnych takich dziwnych rzeczy. Spróbujemy zrobić tutaj fajny skok. Znaczy no fajny, taki żeby się zatrzymać w odpowiednim miejscu. No serio, on jest... Właśnie no jechałem bardzo wolno, ile jechałem, 100 na godzinę i zrobię taki skok. Mówię wam, te samochody, które robicie sobie na skoki w tym NFS-ie, zaczynają z tych skoczni jakoś tak bardzo mocno się wybijać. To jest takie ciężkie nawet do oszacowania, jak daleko polecisz tym samochodem. W tym wypadku to jest istotne, nie? Okej, okay, spróbujmy teraz bardzo powoli. Okej. Okay. Dobra. Nawet nie zdołbym się nim chyba zatrzymać, bo on bardzo słaby ma hamulce, tak jest zrobiony. Aha, świetnie! Wylądowałem w... Co? Patrzcie, znalazłem kolejnego buga w tej grze. Zrobię sobie zdjęcie. Cyk, cyk, cyk. Takie zdjęcia są najfajniejsze. Elegancko. Cyk. To się nazywa off-roadowy samochód. Moim zdaniem bomba. Dobrze, szukamy kolejnej części do wraku. To będzie cyk. I tak, mamy tutaj kaniony jakieś. Jest tam wielki most. Gdzieś w tle. I taka jakby podwójna ulica. Jakbym powiedział, że to jest gdzieś tu. No kurde, od razu trafiłem. To jest gdzieś tu. To jest tu. To jest tu. Cyk. I pewnie będzie skok gdzieś z tej drogi, o ile ona jest gdzieś tam wyżej. A Jezu, nie chce mi się tutaj dojeżdżać.
Chociaż nie no, z tego miejsca powinniśmy dojechać. Spróbujemy przy okazji kupić jakieś inne części do tego samochodu. Powiem wam, że on nie jest za dobry do skoków, nie jest za szybki. Coś, co nam zmniejszy te skoki. Kurde. No zobaczcie, ja mam tu naprawdę dobre części w tym samochodzie, tak? On powinien naprawdę tu wymiatać na tych offroadach, tu powinien latać dosłownie. No, w sumie trochę lata, ale wiecie co ma na myśli, no. No a jest słabizna. W ogóle tu mam coś do sprzedania? Teoretycznie mam coś tam. Wiesz? Cyk. Na żetony sobie pozamieniamy. Będę miał do ulepszania do innego samochodu. Ops. Ops. I tutaj już nic nie mamy. Dobra. Nie ma żadnej części, która by go ulepszyła w taki sposób, jak ja bym chciał. Jedziemy zatem na autostradę. O, nie wjedziemy tutaj. Ops. I tu musimy wyjechać. I pojechać w prawo. W ogóle patrzcie, jaka droga tutaj pokręcona jest. Fajnie, bo można fajne drifty pokręcić. Znaczy, trzeba mieć bardzo mocny samochód, żeby na autostradzie polecieć ładnie driftem. Bo no, te zakręty są długie i gładkie. Tutaj powinniśmy na przełaj móc sobie tak pojechać. Ale niestety to nie jest The Crew. I nas cofa. Powiem, dojrzewam, że drugie The Crew. Bo się pytaliście właśnie na live'ie, co sądzę, że co będzie lepsze, jeśli chodzi o gry wyścigowe, arcade'owe. No to moim zdaniem The Crew 2... NFS jest fajny, ale The Crew 2 to zamiata. Z tego co widziałem na zwiastunach i takich pierwszych gameplayach, wygląda to kozacko. No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, Need for Speed jest też bardzo fajną grą i mocnym tytułem. Jest to jeden z lepszych NFS-ów... Jeden z lepszych NFS-ów chyba nawet ever. Bo po prostu te poprzednie NFS-y, jeśli graliście w nie teraz, powiedzmy tutaj ten Underground 2 czy Most Wanted, teraz to są słabe gry. Kiedyś może one rzeczywiście robiły rozpierdziel, ale jak sobie zagracie w nie teraz, to powiecie, ale gówno. Nie no, Underground jest fajny i fajnie się w niego gra teraz nawet. No ale... Nie era to tak jak kiedyś może. Gdzie będzie ta część? Nie. Tutaj możemy sobie skoczyć pod kanionem. Tu chyba możemy gdzieś zjechać na dół. No tu powinniśmy sobie móc zeskoczyć, no bez jaj. Tak, tam jest na dole droga, a to jest raptem 2 metry niżej. Nie no, przesadzam, ale powinniśmy tutaj sobie spokojnie móc zjechać. Tu nawet, zobaczcie, chyba jest jakaś droga. Jest tutaj jakiś skrót i tego nawet nie ma na mapce. Nie, zobaczcie. Haha. A to ciekawe. No dobrze. Spróbujemy zjechać sobie tu na dół. I tu na dole gdzieś powinien być ten wrak, no i zgadnijcie, będziemy musieli pewnie do niego doskoczyć. Gdzieś z prawej strony. Szacuję, że tu trzeba objechać to i tu wjechać. A nie, przeliczyłem się, to są hamulce. Nic nie widać, nie mogę kamerą popatrzeć się do góry, to by było chyba znaczne ułatwienie, nie? No Jezu, jedź! Straszny jest ten samochód. Chyba go sprzeda. O, właśnie, jedna osoba mi pisała na live, że jeśli się sprzedaje samochody, to należy je... Należy wymontować z nich wszystkie części i dopiero wtedy je sprzedawać. Wszystkie części albo posprzedawać, albo powymieniać na karty. Ja preferuję wymiany na karty, bo z kart możemy wylosować sobie znacznie lepsze części. Tutaj nie wjedziemy. No i części takie, jakie my chcemy, tak? A w sklepie za kasę nie kupimy. A kasę jest bardzo łatwo zdobyć w inny sposób. Po prostu jeżdżąc sobie wyścigi. Ja się zastanawiam, jak tu wskoczyć. Spróbujemy objechać tą górę. No i zobaczcie, ta część jest tam, co się coś pali. Teraz zerkam. Tak jakbyśmy... Nie, zastanawiam się, z której strony mamy tam skoczyć. Nie mogę. Jest dziwne. Teraz sobie kark złamię, bo nie wiem jak tam wskoczyć do cholery. O, coś tam jest. Jest jakiś wjazd. Tutaj chyba. Tu będzie chyba wskocznia. O. Nie? Ciężko się zorientować. Najlepiej to chyba by było włączyć sobie aparat i tym aparatem popatrzeć do góry. I wtedy ogarnąć sobie ten cały widok. Chyba jest najlepsza opcja. Przy następnej części tak zrobimy.
że podjadę w jej okolice i sobie wszystko ogarniemy od razu, zamiast kręcić się w kółko bez sensu. Polecam wam chyba też taką opcję, jeśli oczywiście się sprawdzi, zaraz sobie sprawdzimy, jak to będzie działało. I mamy, dobra, tu mamy kolejny element. Zostały nam jeszcze 3, 2. Po kolei róbmy. Więc tutaj też mamy takie trochę zalesione suche miejsce. Okej, przypinamy. Są takie cycki, dość chyba charakterystyczne rzeczy. Ale to musi być coś suchego raczej. Trochę pogubiony jestem, nie wiem gdzie to może być. Tak mi się kojarzy bardziej z tym obszarem. O, jest, mamy. Tutaj mamy te dwa takie cycki. To będzie tu. Tak, i pewnie z tej drogi tutaj z góry będziemy musieli skoczyć. Ojej, tu nie mamy bliższego miejsca, nie ma. Tu powinna być jakaś stacja benzynowa, chyba w tym miejscu, ale tam nie byłem, więc nie odkryłem. I Boże, weźmy, zmieńmy ten samochód. Weźmy sobie BMW X6, X6 albo X8. Ono jest lepsze, bo jest nawet szybsze z niższymi statami. No ale może tak jest porobione, no wreszcie tam nie czepiajmy tego. Podejrzewam, że Raptora też można fajnie porobić, no tylko ja sobie go tam pod te skoki robiłem. Jest za duży też, cholera, jest ogromny. Nie jest zgrabny, skręca jak drewno. Jest BMW. Ostatnio miałem Skyline'a, przedostatnio miałem chyba jakiś inny samochód, chyba BMW miałem, a nie pamiętam. No ale tak, myślę, że sobie ogarniemy. Pyk. Dobra, teraz tak, mamy tutaj zaznaczone, musimy tam podjechać. To jest tu chyba. Tutaj mamy. Tak, tu sobie wejdziemy, ok. No i pewnie trzeba będzie wjechać na górną uliczkę jakąś tam co widzieliśmy na mapce. I spróbujemy, jak nie będę widział gdzieś skoczni, to weźmiemy sobie tryb aparatu. Ten tryb aparatu to podobnie jak w Forzie mamy tak samo, że możemy do pewnego momentu odjechać od samochodu i potem już dalej odjechać sobie nie możemy. No i ten. No i porobić sobie fotkę, albo po prostu porozglądać się dookoła. W Forzie Horizon 2 był chyba dron, był dron. I drony mogliśmy naprawdę daleko sobie odlecieć, a w ten sposób szukałem właśnie wraków samochodu. I w Trójce też tak można było robić. No ale dużo większa frajda jest z szukania tych samochodów właśnie na czterech kółkach niż z powietrza. Nie pamiętam właśnie, w Trójce chyba w ogóle drona nie używałem. Nie pamiętam, żebym go używał. Tylko mam teraz schizę, jakby go w ogóle nie było w Trójce. Ale nie, był w Trójce, tylko ja go mało używałem i tak nie skojarzyłem. Bardziej chyba w dwójce właśnie go używałem, tego drona do szukania części, jak nie umiałem. W ogóle tak przeglądałem sobie ostatnio moje gameplay z Forzy dwójki, Forzy Horizon 2 i zauważyłem, że ja wszystkie samochody praktycznie robiłem na maksa, no maksymalną moc. Nie bawiłem się w jakieś takie pierdoły typu zrobić fajnie samochód do konkretnej klasy i nim sobie wygrywać. Tylko nie, tam od razu klasa najwyższa, to chyba X była jakaś tam. I gitara, nie? No dobra, i teraz na przykład nie wiem jak wskoczyć. Robimy tak. Zobaczymy jak... O nie, ten aparat jest wolny! Zobaczymy jak wysoko możemy się... A, to już jest max. No dobrze, ale i tak jest lepiej, bo tym aparatem możemy sobie popatrzeć tak trochę do góry. No na przykład tutaj, nie? Widzimy, że w tamtym miejscu jest nasza część. Teraz tutaj nie będziemy... Nie możemy tak za bardzo się spojrzeć, nie? Gdzie tutaj wskoczyć, jak wskoczyć, co wskoczyć. Ale aparat może sobie wyjechać gdzieś tu. I teraz nic nie widzimy, bo jest ciemno. Jak jest ciemno, to zaraz sobie powiększymy, nie? I co, znaczy sobie rozjaśnimy. Winieta, dystorcja. Tutaj już więcej sobie nie porobimy jasności. Tutaj możemy jeszcze filtry zmienić, ale filtry nam tylko popsują temat. Więc tak, nasza część. A i tu po chamsku teraz nie... O, jest tutaj. Jest nasza część i tam są, tutaj są skały. Teraz to wygląda tak, jakbyśmy mogli zeskoczyć gdzieś w tym miejscu, ale nie, bo tu są. Nie, teoretycznie moglibyśmy tu zeskoczyć, tak, ale ja czuję, że
A nie, kuźwa. Chyba tutaj. Spróbujmy. Okej, okay, jednak tu. Nie byłem daleko, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu kamerką można tą... trybem aparatu można się lepiej rozejrzeć dookoła. Bo skąd mogłem wiedzieć, że tu akurat mogę zeskoczyć? A aparat, cyk, i już wiesz. Mamy ostatnią część do znalezienia do tego samochodu. I to są tereny pustynne. Powinienem szybko ogarnąć. Odliczajcie czas. 3, 2, 1... 3, 8... Na pewno nie jest to gdzieś w pobliżu lotniska, bośmy mieli lotnisko namalowane. To jest gdzieś taki duży, duży łuk jest tu. Tak? To jest to? To jest to, chociaż... Nie, są tory namalowane, dobrze. To będzie gdzieś tu. Okej, okay, mamy to. I teraz tak, musimy się tam przenieść. Tutaj jest coś w okolicy, miejsca... Możemy się tam teleportować... Nie, musimy podjechać stąd. Miejsca. Tu się przeteleportujemy, cyk, i pojedziemy na przełaj, ponieważ jest to BMW. Terenowe, bez problemu. Zobaczmy przy okazji, czy coś do BMW. O, patrzcie, jak fajnie, jak przyjemnie. Takie rzeczy to ja lubię. Cyk. Elegancko. O, ale będziemy mieli tylko skoksa z tego BMW. Jezus, patrz, co tu się dzieje. Instaluję część za częścią. Jest bardzo fajnie. Okej, okay, superowo. Jeszcze możemy sobie powiedzieć. Nie możemy sobie powiedzieć. Aha, bo tu jeszcze części stokowe mamy. Damn, patrzcie na to. To BMW było bez żadnych części, ale beka. No to teraz tu ten koksu będzie. Już mamy go zrobionego. Patrzcie, na prawie 200,5. No 200 chyba 50 niedługo będzie. Jak będzie 250, to już tak prawie że 300. No, to już wtedy będzie kozak. To będzie chyba mój najlepszy samochód offroadowy, jaki mam teraz. Jest to na pewno szybsze chyba od tego mojego Raptora. Nie, no na pewno lepiej się lepiej przyspiesza do 200, tutaj nie ma co dyskutować, kurczę. To jest jednak BMW. Dobrze. I już widzę ten. No i co, i Lucek nie wie jak tu wskoczyć i teraz użyję tych moich czarów, tego mojego sposobu. Dobra, już nie trzeba, już widzę jak tu wskoczyć. Zmienimy sobie kamerę, tylko cyk, i już wiemy jak tu wskoczyć. Nie będziemy się mocno rozpędzać, bo po co? Myślę, że dolecimy bez problemu. Ops. No i cyk, i mamy kolejny samochód znaleziony. Tych wraków będzie tutaj jeszcze trochę, bo to nie jest koniec. Pickup. I pickup na drift to może być ciekawa przygoda. Nie wyobrażam sobie tego, jak będziemy śmigać na zakrężach takim pick-upem. Ale jest! Drift. Tak, używamy nowego samochodu. Cyk, tak on sobie wygląda. C10 pick-up, amerykański klasyk. Ten wóz jest tak mocny, że niemal kuloodporny. Tak? O kurde, to nie wiem, czy się nadaje na drift. Ale będzie to ciekawy driftowóz, nie ma co. Jadą sobie jakieś tam kozaki, wiecie, tutaj Sylwia, tam jakiś Skyline driftem, a tutaj taki pika. To będzie śmieszne. Zobaczmy teraz rozdzielacz, jak się przyczepi. Słabo, nie dajemy takiej badziewi tutaj. Reflektory, coś tam możemy pozmieniać. Zobaczymy jak... Uwaga! O! Bardziej takie offroadowe rzeczy możemy tu poinstalować, nie? Bym powiedział. Nie wiem, mam dylemat, dajmy to. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak to wygląda, Jezus Maria. Dobra. Lusterka. Gdzie on ma lusterka? Ty, on nie ma lusterek. A, no tak, bo tutaj mamy tylko jedno lusterko wsteczne i musi nam wystarczyć. O, takie fajne jest. Dajmy sobie to z góry. Dobra. Nakładki na drogi. Huhu. O, dobra. Wizualnie będzie trochę obniżony. Wow, zabudować można konkretnie tą budę. Znaczy no, tą budę. No, to jest ciekawe. Zabudowa mi się nawet podoba. Zabudowa i jeszcze poszerzenie. Haha! Dobre.
No zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądać. Klapa bagażnika. O, możemy sobie dać taką odciążoną. Podoba mi się. Spoiler! Ciekawe, co tu wymyślą. A nie, no myślałem, że będzie taki spoiler, wiecie, na całą pakę. Spróbujmy, zobaczmy, jak to wygląda z innej perspektywy. No jest tak, ten spoiler jest ogromny. Dajmy taki. Dobra, tablica, tylny zderzek. O, chromowany wygląda spoko. Światełka. Okej, okay, wygląda git. Tablicę sobie zostawiam. Układ. Gdzie on ma wydechy? Czy on ma z boku? Gdzie on ma wydechy? Gdzie on tam ma? Gdzie to ma? Boczne będą kozackie, co? Gdzie on ma? To są chevroletowe, ale skąd? Ja nie widzę tutaj. Co to robi? To nie ma gdzieś tam z przodu albo z boku? No nie widzę tu nigdzie. Może... To powinien mieć jakieś ten przy samej budzie. Jak w ciężarówkach. Dajmy sobie takie. Cyk. Co do felg? No moim zdaniem są spoko. Mogłyby zostać. Zobaczymy, jak wygląda obniżony. Wersji stance. Dobra, tu lusterka mamy, tu mamy, tu mamy. No i zobacz. Uwaga. No, już mamy troszeczkę go obniżony. Uuu, shit. Kozak, kozak, kozak. Ojej. Dobra, zobaczymy malowanie. Zobaczymy, co tam powymyślali gracze. Wow, co to mi się... Ej, podoba mi się to z włókna. Chyba zostawię z tym włóknem, tak jak ten. Ale nie, tutaj mam chyba lepsze malowanie. Tutaj jakiś gracz zrobił. W stylu wojskowym zrobić? O, patrzcie na to. Klasik. Pyk. Podoba mi się, ej, super. Dobra, wiecie co? Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Ten przód wygląda tak trochę biednie. Ja bym tutaj dał ten rozdzielacz powietrza. Ej, chociaż taki malutki. O, i wygląda to fajniej. Teraz... Nie. To tutaj tak za bardzo nie pasuje. Z tyłu też nie. Wyglądałoby to okropnie. Nie mógłbym tego zrobić dla tego samochodzika. Ale kurczę, po tuningu trzeba przyznać, robi robotę. Moim zdaniem bajka. Zobaczmy, jak to wygląda w jeździe dowolnej. No, przyspieszenie, no to wiadomo, to samochód na starcie jest do dupy, ale... Ale... Nie mogę się doczekać, jak będziemy tym driftować. Zrobiłem samochód, który chyba był przeznaczony bardziej na offroady, zrobiłem na drift. Tak można w tym NFS-ie się bawić. Więc to nie zbrodnia. Będzie śmiesznie wyglądał taki pick-up driftowy. Spoko. Będziemy nim driftować. Nie no, jest okej. Okay. Może być. I nim latać bokiem jak. To muszę go sobie porobić. No w ogóle te wszystkie samochody muszę sobie porobić. Bo obecnie to słabo z tymi częściami. No ale kwestia czasu i się wszystko poulepsza. Chyba nawet odpalę jakiegoś live'a, gdzie będziemy sobie po kolei te wszystkie samochodziki ulepszać. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.